Dzień dobry wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na moją poranną rutynę. Jest sobota, czyli najlepszy dzień tygodnia i w weekendy zazwyczaj zaczynam mój dzień około 8. Czasem trochę wcześniej, czasem trochę później, wszystko zależy od dnia. Zazwyczaj nie wstaję od razu po przebudzeniu, tylko medytuję przez kilka minut, czasem leżąc, czasem siedząc, zależy jak jest mi danego dnia najwygodniej. Po prostu daję mojemu ciału czas na rozbudzenie się po kilku godzinach snu. Pierwszą rzeczą, jaką robię po wstaniu z łóżka, jest rozsunięcie żaluzji i otwarcie okna, żeby wpuścić trochę orzeźwiającego porannego powietrza i naprawdę uwielbiam ten moment. W ogóle myślę, że weekendowe poranki są najlepsze, bo jest dużo spokojniej i ciszej niż zwykle. Następnie czas na poranną toaletę, przemywam twarz zimną wodą, to taki mój sposób na ostateczne przebudzenie się. Potem nakładam lekki krem nawilżający. Oczywiście myję zęby i na koniec szczotkuję ciało na sucho. Swoją drogą polecam wypróbować, bo ma to pozytywny wpływ na krążenie, poprawia ruch limfy i ujędrnia ciało. Oczywiście z rana nie może zabraknąć też dobrej muzyki. Mam kilka ulubionych playlist, które odpalam w zależności od nastroju. Ostatnio upodobałam sobie wolne nastrojowe kawałki. Kolejnym ważnym etapem mojej porannej rutyny jest nawodnienie organizmu. Wypijam co najmniej jedną, czasem i dwie szklanki wody z cytryną. A w międzyczasie nastawiam zioła do gotowania. Od jakiegoś czasu we współpracy z firmą Canaste testuję też ich olejek CBD. Stosuję go codziennie rano i wieczorem, kraplając pół miarki pod język. Jeśli chodzi o sam olejek, to jest on produkowany w Polsce z naturalnych i organicznych składników, nie działa odurzająco ani uzależniająco i oczywiście jest w 100% legalny. Na stronie firmy Canaste znajdziecie dużo informacji na temat ich produktów CBD. Znajdziecie tam też certyfikaty badań laboratoryjnych, co jest moim zdaniem bardzo istotne i duży plus za to, bo dla mnie to znak, że firma jest transparentna i przez to też dużo bardziej wiarygodna. Jeśli chodzi o działanie, to ma on właściwości wyciszające, pomaga w regeneracji ciała po wysiłku oraz wspiera w radzeniu sobie ze stresem. Ja na przykład zauważyłam, że odkąd go stosuję, budzę się bardziej wypoczęta i łatwiej mi się wstaje, co jest też dla mnie sygnałem, że poprawia on w jakimś stopniu jakość mojego snu. I druga ważna dla mnie rzecz, to taki jakby większy spokój ducha, wyciszenie. Dzięki temu też łatwiej jest mi się skoncentrować i skupić na tym, co mam do zrobienia, no i nie rozpraszam się tak łatwo. Jeżeli jesteście zainteresowani i sami chcielibyście przetestować olejek albo jakiś inny produkt, to w opisie znajdziecie linka do strony, a na hasło mini wersja 20 macie 20% rabatu. Dobra, wracamy do moich gotujących się ziół. Po chwili od zagotowania odcedzam je i odstawiam do ostygnięcia. Dla zainteresowanych aktualnie piję zioła na limfę. Następnie ubieram coś wygodnego, a potem ścielę łóżko, bo mam wrażenie, że dzięki temu cały chaos w pokoju znika. Zanim przejdę do śniadania, staram się trochę poruszać. Rano zwykle nie ćwiczę jogi, wolę wieczorem, ale zamiast tego robię lekkie ćwiczenia rozciągające, a czasem po prostu tańczę do fajnej muzyki i muszę Wam powiedzieć, że to wprawia naprawdę mega świetny nastrój. Po wszystkim w końcu pora na śniadanie. U mnie najczęściej jest to owsianka, jaglanka albo muesli. Dzisiaj omlet bananowo-owsiany. Ostatnio mój ulubiony. Po śniadaniu kilka minut poświęcam na pisanie dziennika. To bardzo skuteczny sposób na oczyszczenie głowy z niepotrzebnych myśli, także polecam próbować najlepiej dwa razy dziennie i ta metoda przydaje się zwłaszcza w stresujących momentach. Potem, jeśli nie mam nic konkretnego w planach, czytam książkę albo słucham audiobooka. Ostatnio zaczęłam czytać bardzo ciekawą książkę na temat Zero Waste, ale o niej opowiem w innym wideo. Na koniec ogarniam z grubsza mieszkanie, o ile nie zrobiłam tego poprzedniego dnia wieczorem. Powiem szczerze, że lubię zaczynać dzień w uporządkowanej przestrzeni, także staram się o tym nie zapominać. A już po wszystkim robię szybki makijaż, ubieram coś bardziej wyjściowego i jadę na cotygodniowe zakupy.
No dobrze, więc to by było na tyle. Jak widzicie, ta moja rutyna nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Ja staram się ją upraszczać po to, żeby nie mieć zbyt dużo z rana na głowie, tylko po prostu, żeby wychillować, zrelaksować się i z taką pozytywną energią, pozytywnym nastawieniem zacząć dzień. Ja naprawdę uwielbiam takie spokojne, leniwe poranki, dlatego też stwierdziłam, że najlepiej właśnie jak nagram tą rutynę weekendową, no bo w tygodniu, wiadomo, mamy trochę mniej czasu i u mnie też to inaczej wygląda. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Watch me.